Poniedziałek, 19 września 2022, czas na aktualizację. To nie będzie typowa aktualizacja nagrana jednym ciągiem, tylko parę ujęć z paru momentów dnia dzisiaj. No więc jest godzina 9.30 rano w Montrealu. Tydzień temu byłem na Majorce. No i jadę na pierwszą rozmowę o pracę. Dzisiaj mam dwie rozmowy w sumie. Mam w sumie na oku 3-4 firmy. Jedna z nich powinna wypalić. Jeszcze nie wiem, którą wezmę, nie jestem pewny. W obecnej chwili jadę do miejscowości Naperville, do Normandin Transit. Oni jeżdżą po całej Ameryce. Mają chłodnie, mają izotermy, robią dużo ładunków częściowych. Także zobaczymy. I chodzi mi też, jakie tam będą wypłaty, nie? Jeszcze nie jest mi powiedziane, że prynz zaraz do mnie zadzwoni, bo oni wiedzą, że ja wczoraj wróciłem i zobaczymy, czy będą chcieli mnie z powrotem, czy nie. Znaczy, ja do nich nie zadzwonię na pewno, ale wiem, że tak bywało z kierowcami, którzy odchodzili, że dzwonili i dlaczego, a może coś i tego. Chociaż jestem zdziwiony, bo mnie zaakceptowali moją dymisję, moją rezygnację w ciągu 10 minut, więc nie wiem. Nieważne, jadę teraz do Normandin Transit, odezwę się później. Później jest druga firma, do której pojadę tak po popołudniu, tylko tam mniej płacą, ale tam też na Kalifornii, tam tylko na Kalifornii się jeździ. I trzecia firma, mam mieć road test w tym tygodniu, czyli tak bym był przyjęty, ale to później. O tym wam powiem. Tymczasem jadę w ponurym Montrealu. Więc jestem po rozmowie z Normandin. Teraz jadę do National Transport. Powiem wam, że no w Normandinie powiedział mi, że nie ma gwarantowanej Kalifornii, ale aczkolwiek prawdopodobnie się tam kiedyś znajdę. I wszystko fajnie, mogę brać wolne jak chcę, powiedział, nie ma problemu, tylko jest jeden mały problem. No. Zarobki są dużo mniejsze niż w prynsie. I cholera jasna, no jednak argument finansowy jest dobry, nie? No nie wiem, jadę do drugiej firmy, do National Transport, tam pogadać. Ale notabene tam zaczyna już pracę. Za dwa dni chyba. I zobaczę, jak, co oni tam mają do zaoferowania. Tam też, ale tam to jest firma, która jeździ tylko na Kalifornii. Nie? I co to walczy z myślami, bo analizuje wszystkie składniki, jednak argument finansowy jest. Jest jak jest, no. No i tak rozmawiałem też z tym gościem w Normandinie, no widział, że ja w transporcie siedzę, no i mówi, wcale się nie dziwię, że prezydent wysyła cię do Kalifornii, bo mówi, dwa tygodnie temu miał dwóch kolesi w Kalifornii w singlu, no i stawka, jaką mu dawali na powrót, była połowę mniejsza niż podwójnej obsadzie. Nie? Jest po prostu rynek quebecki taki jest, montrealski. Firmy przyzwyczaiły przewoźników, że zmuszają ich do krótkich terminów, żeby dostarczać ten towar i na chłodni i tyle. No nic, zobaczymy. Jeszcze zobaczymy, co ten Scott powie, czy zadzwoni, czy nie. Scott ma wypasione traki. Kenworthy, Peterbilty, ale czytałem recenzję i tam dużo jest opinii, żeby trzymać się od nich z daleka. No i bym musiał też dojeżdżać do pracy ciut dalej, bo bym musiał parkować ciągnik w Cornwall, w Ontario, nie? I to nie byłaby baza, tylko po prostu gdzieś tam u klienta. Także taka to jest sytuacja. No ale tam by było na pewno cały czas Kalifornia, nie? Nic, jadę na długą rozmowę, na luzie, na lajcie. Upokorzyć zawsze się można i wrócić jako syn marnotrawny, nie? Chociaż może teraz już nawet nie będziemy chcieli, nie? Ale to jest biznes. No i dobrze, to była druga rozmowa. Też nie jestem przekonany, bo płacą 15 centów mniej niż prynz. No jeżdżą na Kalifornię i do Teksasu głównie i do Arizony. No. I to jest na takiej zasadzie, że przyciąga się naczepy tutaj i mówi, że nigdy się nie zdejmujemy ich. Mówi raz na jakiś czas to się zdarzy, że trzeba jechać rozładować. Nie? No ale kasa się nie zgadza. No i oczywiście pierwszy temat, jaki poruszam, to mówię, czy z wami jest ok, że ja sobie będę brał wolne, nie? Lipiec, sierpień i na święta i tak dalej. Nie, to nie ma problemu, tylko powiedz nam wcześniej i tak dalej. I tak dalej. Także nie jestem przekonany tymi dwoma firmami, które dzisiaj zobaczyłem. Ta druga już bardziej, bo jest Kalifornia taka gwarantowana, że tak powiem. No ale zarobki są słabsze. Prince do mnie nie dzwoni.
ja do nich na razie nie będę też dzwonił, nie mam zamiaru. Jeszcze poczekamy na Scotlina, czy się odezwą, czy nie, bo tam w sumie wypełniłem aplikację i mam robić road test w tym tygodniu. Zobaczymy. Zobaczymy. W sumie. Mogę spróbować inną firmę. Ten Scotland płaci też 50, ale oni, jak się zrobi 12 tysięcy mil, dorzucają bonus. Czyli tak naprawdę wychodzi taka sama stawka jak w Prince przed moim odejściem. Bo w Prince teraz jest 65, to naprawdę jest dużo. No nic, taki to był typ aktualizacji, proszę Państwa. Rozkminy kierowcy, życie zawodowe. Kierowcy. Dzisiaj jest, jeszcze raz, 19.02.2022. Rafał Zazuniuk, kierowca bez pracy. Dziękuję Wam za uwagę. Czekam na komentarze.